Cześć, z tej strony Keep the Beat, to jest kanał o koszykówce i z góry przepraszam wszystkich randomów, którzy wbili tutaj tylko przez ten clickbaitowy tytuł. No ale hej, z drugiej strony, jeśli szukaliście polskiego kanału o baskecie, no to właśnie trafiliście, a nuż się wam spodoba, więc zapraszam na jasną stronę YouTube'a. Sam w sumie kompletnie nie rozumiem dlaczego, ale bardzo chcieliście zobaczyć to, czy oprócz tego, że udaję eksperta koszykówki, to czy w ogóle potrafię w tę koszykówkę grać. Temat ten powtarza się praktycznie pod każdym filmem, na każdym streamie i w końcu, kiedy ostatnio robiłem odcinek Q&A, to pytanie o mix z moimi akcjami był najbardziej plusowanym komentarzem spośród wszystkich. Ale okej, dobra, sami tego chcieliście. A to nie ten, zły film. Ryan Little. W filmie zobaczyliście tylko akcję z ligi amatorskiej KNBA, w której gram i może kiedyś pokażę wam jeszcze jakieś nagrania z takiej śmiesznej ery streetballu, kiedy byłem młody i ważniejsze od zdobywania punktów było dla mnie to, aby wykonać na kimś jakiś end-one'owy trik. Może wam pokażę. Nie wiem, czy chcę. A w ogóle taka dygresja. Sylwester Wardenga swego czasu został zaproszony na mecz Marcin Gortat versus Wojsko Polskie. Więc tak sobie pomyślałem, że z waszą pomocą, jeśli zrobimy odpowiedni zasięg, będziecie lajkować ten film, zasubskrybujecie mnie i w ogóle itp. itd. No to może, wiecie, no dla mnie też jest szansa? Póki co, do Wardęgi brakuje mi 3,5 miliona 50 tysięcy widzów. Liczę na was. Nie zapomnijcie, że koszykówka jest fajna, więc jak już to obejrzeliście, to wyłączcie kompy, odstawcie telefony i uderzajcie na boiska do koszykówki, bo jest ładna pogoda. W ogóle tak zupełnie poważnie, to ciekawi mnie, jaki będzie odbiór tego materiału.
Bo wiecie, no, wiele razy dawaliście mi znać, żebym zaczął nagrywać coś z takiej prawdziwej koszykówki z życia, a nie tylko gadanie o NBA. Dajcie znać, jak się na to zapatrujecie. Oczywiście fani tego najlepszego basketu, spokojnie, nie obawiajcie się, następny materiał już na pewno będzie traktować właśnie o tym, co dzieje się w playoffach, także... No, do następnego, cześć. Materiał powstał przy pomocy patronów. Jeśli chcesz zostać jednym z nich, kliknij w logo Patronite. Pozdrowienia dla patronów specjalnych Radosława Szerlonga i Jacka Rudowicza. Cześć!